chrzty duchowej. Wysłuchamy za chwilę trzech wykładów przybliżających nam kulturę duchową i materialną zakonów ojców cystercjan. Ufam, że konferencje, które usłyszymy, przyczynią się do lepszego poznania naszego dziedzictwa. Jako pierwszy wystąpi ojciec dr Ignacy Rogusz z opactwa szczyrzyckiego. Temat konferencji: cechy duchowości cysterskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie na rodzinnej ziemi. Dziękuję za zaproszenie ojcu Ryszałowi, ojcu Wiesławowi, za możliwość przedstawienia w kilku słowach właśnie cech charakterystycznych naszej duchowości, duchowości cysterskiej. Przede wszystkim zachowaliśmy właściwy porządek, rozpoczynając od konferencji na temat teologiczny, na temat duchowy. Jest to jak gdyby pielgrzym, docierając do celu, do sanktuarium, do miejsca świętego, poszedł najpierw coś zjeść i wypić, a nie poszedł do sanktuarium odwiedzić miejsce święte, właśnie pokłonić się Panu Bogu. My przede wszystkim właśnie rozpoczynamy właściwie, rozpoczynamy właśnie od Boga. Potem będziemy mówili o kulturze materialnej, która oczywiście w przypadku naszego zakonu jest bardzo silnie też powiązana z naszą duchowością, z naszą teologią. Jeżeli termin duchowość w znaczeniu ogólnym oznacza sposób zachowania się chrześcijanina wobec Ewangelii, sposób przeżywania Ewangelii, wówczas można stwierdzić bez wahania, że istnieje pewna duchowość cysterska jako bardzo konkretna odpowiedź białych mnichów na słowa Ewangelii, określony styl naśladowania Chrystusa poprzez życie cysterskie. Jeżeli natomiast chcielibyśmy podzielić duchowości na różne prądy pojawiające się w historii, na przykład duchowość franciszkańską, dominikańską, ignacjańską i tak dalej, w takim wypadku odpowiedź, czy istnieje duchowość cysterska i jej cechy charakterystyczne, nie przychodzi nam łatwo. Chociażby ze względu na bliskość cystersów i benedyktynów i przynależność do tego samego prądu życia monastycznego, opartego na regule świętego Benedykta. Jakkolwiek jednak wspólna reguła nie przeszkadza, nie wyklucza odrębnej tożsamości cystersów. Spośród wielu różnorodnych definicji terminów duchowość chciałbym zaproponować tytułem wprowadzenia dwie, które wykorzystam w dalszych rozważaniach. Autorem pierwszej z nich jest profesor Ulrich Kepp z Uniwersytetu w Tybince, wielki znawca myśli świętego Bernarda, nauczania świętego Bernarda i w ogóle teologii średniowiecznej. Jest to profesor protestancki, ale oskarżany przez środowisko naukowe o kryptokatolicyzm. Pisał on o duchowości w następujących słowach. Wydaje się, iż termin duchowość oznacza uformowaną pobożność wspólnot religijnych, również w obliczu konsekwencji dla różnych życiowych rzeczywistości. To jest pierwsza definicja. I druga definicja wyszła spod pióra belgijskiego trapisty, cystersa, ojca Edmunda Wickersa, zmarły w 1993 roku. Definicja ta dotyczy już konkretnie duchowości zakonu. Pisze tak ojciec Wickers. Duchowość poprzez różne środki wyraża życie duchowe zakonu, jakie było, jest nauczane i wprowadzane w czyn w klasztorach, począwszy od początku aż do naszych czasów. Nie chodzi wcale o właściwie określony stały blok doktrynalny, dlatego że przede wszystkim duchowość jest rzeczywistością dynamiczną, która potrzebuje przystosowania do życia w każdej epoce, przystosowania do życia Kościoła, do życia ludzi. Innymi słowy, duchowość musi nieustannie integrować w sobie nowe elementy bez zatracenia własnej i autentycznej inspiracji początku. Zasadniczym elementem, poprzez który wyraża się duchowość zakonu, a więc jego życie duchowe, jest literatura
to jest tylko jednej kultury. Właściwie każda wielka religia świata posiada lub posiadała przedstawicieli mnichów. Na przykład możemy mieć mnichów buddyjskich, sufitów w islamie, esenczyków, terapeutów w judaizmie opisanych przez Filona z Aleksandrii. W dalszej kolejności oczywiście skoncentrujemy się tylko na chrześcijaństwie zachodnim, choć warto pamiętać, że w naszej regule, a więc w regule świętego Benedykta, jedyna inna reguła wspomniana jest właśnie regułą wschodnią, jest to reguła świętego Bazylego. Czy możemy jeszcze mówić o innych granicach, pomiędzy którymi mamy się poruszać, skoro życie monastyczne w gruncie rzeczy ma stanowić po prostu pogłębienie i radykalne życie chrześcijańskie, życie ewangeliczne? Wydaje się, że reguła benedyktyńska, sukces, jaki odniosła ta reguła w historii chrześcijaństwa, determinuje pewien bardzo konkretny styl życia dla wielu pokoleń mnichów w Europie. Zwłaszcza począwszy od tak zwanego synodu Aquisgranus z 816 roku, kiedy mnichom w całym imperium nakazano żyć według reguły świętego Benedykta. W ten sposób kształtuje się ten wielki nurt duchowości benedyktyńskiej. Kilka refleksji na temat reguł wypełni drugą część konferencji. A więc pierwszy i drugi paragraf będą omówieniem źródeł duchowości cysterskiej. Po omówieniu kilku niezbędnych kwestii związanych z regułą wodą benedyktyńską scharakteryzujemy etos pierwszych cysterskich, ideę wartości odnośnie do życia monastycznego, odnośnie do duchowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli słynnego świętego Bernarda z Clairvaux, który również w tym kościele ma swój obraz. Całość zamknie refleksja końcowa z próbą też odniesienia do współczesności. Krótkie odwołanie do początku duchowości wydaje się nieodzowne nie tylko dlatego, żeby ukazać tło historyczne tematu, ale nade wszystko dlatego, że nasza duchowość cysterska jako jedna z form życia monastycznego nawiązuje w niektórych kwestiach do początków ruchu monastycznego. Postaram się wskazać kilka wartości pierwotnego życia monastycznego, które później przejęli cystersi na początku XII wieku. Przejęli, odziedziczyli i uczynili je swoimi. Starożytni misie egipscy ze sztandarowymi postaciami świętego Antoniego Wielkiego dla życia pustelniczego oraz świętego Pachomiusza dla życia wspólnotowego w pierwszej kolejności oddzielili się od świata. Mówi się o tak zwanej fuga mniemy, ucieczka od świata, separacja od świata, zawsze rozumiana jednak bardziej jako separacja o charakterze moralnym, oddzielenie się od wszystkiego tego, co złe są powalne w tym świecie, a niedokładnie jako ucieczka od świata, jako zamknięcie się w sobie, strach przed ludźmi, nie w ten sposób. Fuga mundi będzie zawsze cechą charakterystyczną zakonów monastycznych. Podążając dalej tym tropem, kolejną cechą charakterystyczną każdego zakonu monastycznego jest asceza, rozumiana jako życie pokutne, zachowanie celibatu, postów, czuwań, pracy ręcznej, milczenia, ubóstwa. Innym godnym elementem ze starożytnego monastycyzmu jest brak jakiejkolwiek reguły w ich życiu. W tym sensie, że jedyną regułą była Ewangelia. Wspólnota monastyczna w pierwszych wiekach znajdowała swój pierwowzór w grupie uczniów Jezusa. W tej relacji zostaje podkreślony wymiar wertykalny uczeń i mistrz Jezus. Zauważmy, że aż po dziś dzień w naszych konstytucjach liczba osób tworząca opactwo to właśnie 13 osób na wzór pierwszej wspólnoty uczniów Jezusa i samego Jezusa, więc 12 plus 1. Drugim obrazem Biblii
pierwsza wspólnota uczniów Jezusa w Jerozolimie, opisana w Dziejach Apostolskich. W tym przypadku właśnie mówimy o relacji horyzontalnej pomiędzy uczniami. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, pisze święty Łukasz. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie. Warto w tym miejscu otworzyć nawias, aby uświadomić sobie doniosłość uznania Ewangelii za jedną regułę życia monastycznego. Każda duchowość w gruncie rzeczy ma stanowić naśladowanie Chrystusa, jak powiedziałem we wstępie, a więc w pierwszej kolejności kroczenie drogami ewangelicznymi, postępowanie według słów, według nakazów Pana Jezusa pozostawionych w Ewangeliach. W XVI wieku słynny reformator Marcin Luther potępił i zanegował życie zakonne w swoim traktacie na temat ślubów zakonnych, na temat ślubów monastycznych. Devotis monasticis judicium. Właśnie dlatego, że jak sam uważam, zakony odrzuciły Ewangelię na rzecz reguł zakonnych, to jest na rzecz przepisów wymyślonych przez ludzi. Tak stwierdził Marcin Luther. W swoim traktacie odnosi się i wychwala przykład pierwotnych mnichów stawiających za wzór dla wszystkich pragnących żyć życiem zakonnym, ponieważ właśnie pierwsi mnisi żyli prawdziwie Ewangelią. Odwoływali się do ślubu. Warto dodać, że jednym z mnichów najbardziej wychwalanych na kartach tego traktatu Marcina Lutra jest właśnie Bernard Stolbocestes. Często tego przypisuje arbitralnie pewne litery opatowi cesterskiemu, których ten nigdy nie wygłosił, nie wypowiedział, albo interpretuje bardzo też subiektywnie myśli naszego świętego Bernarda. Przejdźmy do reguły świętego Benedykta, która stanowi źródło bezpośrednie dla duchowości cesterskiej. Reguła nasza pochodzi z VI wieku. Została napisana w Italii. Wybiła swoje piętno na każdej duchowości monastycznej zachodu. Fakt ten podkreślił nawet nasz papież, błogosławiony Jan Paweł II w swojej adhortacji apostolskiej Vita Consecrata. Mówiąc o regule benedyktyńskiej, stajemy w obliczu różnych trudności z kilku powodów. Po pierwsze, cystersi u początków, określając swoje ideały, chcieli po prostu powrócić do obserwacji reguły w jej integralności, jak napisał trzeci spośród ojców założycieli Stefan Harding w swoim liście o zachowywaniu kynów. Tak jest również napisane w jednym z naszych pierwszych dokumentów, Exordium Partum. Na pierwszy rzut oka więc takie pragnienie cysterskie wykluczałoby aspirację o odrębnej, charakterystycznej duchowości zakonu. Inna trudność, którą należy wyjaśnić, dotyczy celu reguły monastycznej jako takiej. Czy życie według reguły jest celem samym w sobie, czy też reguła, tak jak nasza reguła świętego Benedykta, odwołuje się do innego źródła. Sam autor reguły daje już odpowiedź w prologu, tworząc w ten sposób bardzo ważną inkluzję. Pisze tak w prologu: przepasawszy więc biodra wiarą, pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii. Podobne napomnienie, odwołanie do Ewangelii, do Pisma Świętego, znajduje się w samym zakończeniu, w ostatnim rozdziale, w rozdziale 73, a więc na początku i na końcu powraca ta sama idea, tworząc w ten sposób inkluzję. Co oznacza ramy tematyczne, myśl przewodu całego dzieła, w tym wypadku całej reguły. Widać więc, że reguła nie ma aspiracji, aby zastąpić Ewangelię, jak uważał właśnie błędnie Marcin Luther. Raczej wskazuje na Słowo Boże, odwołuje się do Ewangelii. Żadna reguła monastyczna nie pretenduje, aby być korzeniem, jest raczej gałęzią. Żadna reguła nie jest źródłem, pozostaje jedynie kanałem, poprzez który przepływa źródło ewangeliczne, jak to pięknie wyjaśnił ojciec Jean-Baptiste. Święty Bernard zabrał również głos w tej dyskusji na temat właśnie roli reguły i w swoim traktacie De Precepte Dispensatione pisze takie słowa. Taka jest formuła profesji.
przyrzekam nie użyć reguł, lecz przyrzekam posłuszeństwo według reguł świętego Benedykta. A więc reguły zakonów nie są normami absolutnymi, które przesłaniają resztę rzeczywistości. Reguła ma być streszczeniem, ukierunkowaniem Ewangelii w danym charyzmacie, w danej duchowości. Niemniej jednak każdy kanał wytycza pewną drogę, jaką popłynie źródło. Tak też i reguła świętego Benedykta określa, wytycza pewne fundamenty duchowości benedyktyńskiej. Wymienimy tutaj te najbardziej charakterystyczne, przede wszystkim Opus Dei, czyli modlitwę liturgiczną, chórową, która zajmuje pierwsze miejsce w życiu benedyktyńskim. Słuchanie Słowa Bożego, lekcje religijne, modlitwa osobista, milczenie, asceza, stałość, rozumiane jako życie w jednej wspólnocie, cierpliwość, wytrwałość. Duchowość benedyktyńska ogólnie jest więc duchowością bardzo głęboko zakorzenioną w liturgii. Jest duchowością liturgiczną, można powiedzieć. Fakt ten też eksploduje w pismach naszych ojców cysterskich. Na temat reguły można by jeszcze dodać, że jest dokumentem bardzo obszernym, jednocześnie luźnym, pozostawiającym wiele możliwości manewru kolejnym pokoleniu, wiele możliwości interpretacji. Prowokuje bowiem do tworzenia pluralizmu interpretacji duchowości benedyktyńskiej. Na przykład w kwestii liturgii autor Benedykt po opisaniu z najmniejszymi detalami rozkładu śpiewania psalmów w ciągu tygodnia na zakończenie dodaje takie słowa. Pragniemy wszakże zaznaczyć, że jeśli komuś ten układ psalmów nie odpowiada, może rozdzielić się inaczej w sposób, jaki uzna za lepszy. Albo w rozdziale 41, gdzie Benedykt pisze o porach posiłków, zaznacza, o tym rozstrzyga opat, który musi miarkować i układać wszystko w taki sposób, aby i dusze postępowały na drodze zbawienia i bracia wykonywali swoją pracę, nie mając słusznych powodów do szemrania. A więc mnogość interpretacji, tak charakterystyczna dla reguły benedyktyńskiej, otwiera drogę dla wersji cysterskiej, dla duchowości cysterskiej, która zrodziła się 6 wieków później, 6 wieków po powstaniu reguły benedyktyńskiej. Podkreślam ten fakt z tego względu, że taki dystans historyczny już implikuje pewne zmiany. Wreszcie powstanie zakonu cysterskiego oznaczało apogeum odnowy monastycznej z początków drugiego milenium. Istniało bardzo wiele innych znaczących ośrodków życia monastycznego, innych reform, jednakże po dzień dzisiejszy nie powstała reforma o większym zasięgu od zakonu cysterskiego. Innymi słowy mówiąc, nie powstał zakon, który miałby więcej klasztorów, większy wpływ na życie Europy, przede wszystkim jak zakon cysterski. Sam zakon powstał jako alternatywa dla ruchu plumiackiego, a więc dla opactwa Klini, może nawet trochę jako przeciwstawienie się monastycyzmowi z Klini. Ukazuje to niejako już symboliczne wyjście pierwszej grupy mnichów z opactwa Molen, na czele z Robertem, Albrechtem i Stefanem, co dokonało się 21 marca 1098 roku. Samo odłączenie się, próba stworzenia nowej jakości zostanie później zinterpretowana przede wszystkim przez świętego Bernarda i przez niektórych ważniejszych pisarzy naszego zakonu jako postęp duchowy. Tranzyt, przejście z dobrego ku lepszemu, a więc z klasztoru czarnych mnichów do nowego klasztoru białych mnichów, jako postęp też na drodze wiary, postęp na drodze życia, wzrostu. Jeśli zapytamy się o program pierwszych mnichów z nowego klasztoru, czyli z Sito, to przede wszystkim chodziło im o reformę życia monastycznego, ożywioną pragnieniem powrotu do tego, co najbardziej istotne w regule świętego Benedykta. Pierwsi cystersi zamierzali oczyścić życie według reguły z wszelkich dodatków, zwłaszcza tych tysięcy dodatków skumulowanych przez zakony benedyktyńskie, zakony nurtu plumiackiego. Chodziło więc o powrót do równowagi.
Życie pierwszych cystersów było więc protestem przeciwko zaświadczeniu monastycyzmu oraz przeciwko nadmiarowi aspektu liturgicznego. Mówi się, że w klasztorze Klini codziennie odmawiano nawet 210 psalmów. Praktycznie cały dzień mnisi z Klini spędzali w kościele. Zacytuję fragment z 15 rozdziału dokumentu Exordium Parvum, czyli tłumacząc na język polski, mały początek. Fragment ten pozwala wniknąć w zamiary pierwszych naszych ojców. Opisano w nim statuty pierwszych kapitułów mnichów przybytych z opactwa Morza. Odtąd opat, chodzi o opata Almeryka, drugiego opata nowego klasztoru i jego współbracia, nie zapominając o jego obietnicy, uchwalili jednomyślnie, aby zachowywać na tym miejscu rękę świętego Benedykta, odrzucając wszystko to, co sprzeciwiało się tejże rękę, to znaczy wielkie płaszcze, futra, bieliznę z subtelnie drewnianą, kaptury, spodnie, tkaniny z drewna, czosnkowe i nakrycie, słomę w łóżku, różnorodność posiłków w refektarzu, tłuszcze i wszystkie te rzeczy, które były przeciwne czystości rękę. W ten sposób, przyjmując integralność rynku jako normę funkcjonowania i życia, przystosowali się do drogi naznaczonej przez rynku, zarówno w kwestiach liturgicznych, jak i w innych kwestiach dotyczących obserwacji. A więc oryginalność cystersów względem benedyktynów nie polegała na wprowadzeniu czegoś zupełnie nowego, jakiegoś nowego modelu duchowości. Ich odrębność od czarnych mnichów tłumaczyło się przede wszystkim ubóstwem szeroko pojętym, zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym, czyli instytucjonalnym. Ubóstwo miało stanowić o nowej tożsamości cystersów, rozumianej jako pewne nastawienie wewnętrzne, promieniujące na wszystkie sfery życia codziennego. We wprowadzeniu do niniejszego wystąpienia przypomniałem słowa profesora Kerfa, mówiącej, iż duchowość pociąga za sobą konsekwencje dla całej rzeczywistości ludzkiej. Istotnie, na przykładzie pierwszych mnichów Sito można zauważyć, że duchowości nie można oddzielić od innych sfer ludzkiej egzystencji, zwłaszcza mówiąc o naszym zakonie. Patrząc na pierwsze lata istnienia zakonu, niemalże na każdym kroku daje się zauważyć promieniowanie duchowości cysterskiej w sztuce, w architekturze, w treści dokumentów, w liturgii, w śpiewie monastycznym, w ekonomii, nade wszystko w literaturze ojców cysterskich, a nawet i w kuchni klasztornej. Tutaj możemy wskazać kolejną bardzo istotną cechę naszej duchowości, mianowicie dowartościowanie materii i kultury materialnej. To dotyczy również konkretnie, bardzo konkretnie ciała ludzkiego. Jeden z naszych pisarzy, Vico Santieri, napisał, że człowiek idzie do Boga poprzez ciało. Nie pomimo ciała, ale właśnie poprzez ciało. Nie mamy umartwiać ciała, zabijać naszego ciała, bo właśnie poprzez to ciało, poprzez tę materię, my mamy zbliżać się do Boga. We wszystkich tych wymienionych aspektach liturgii, w literaturze, w ekonomii, w sztuce, dostrzega się poszukiwanie prostoty, poszukiwanie autentyczności, odrzucenia tego, co zbyteczne. W imię ubóstwa cysterci nie przyjmowali żadnych dóbr doczesnych ani kościelnych, z których można by było pozyskać wpływy, jak na przykład piekarnia, młyn, folwark, kościół, ołtarze, dziesięciny, grobowce, jak czytamy nawet w tym dokumencie, Exordium Parvum. Z jednej strony wszystkie wspomniane dobra dawały przychody klasztorom, ale jednocześnie nieuchronnie prowadziły do zaangażowania i do uzależnienia klasztorów od relacji społecznych, od dobrodziejów, od spraw fiskalnych, powiedzielibyśmy w dzisiejszym języku. Na dowód tego jeszcze raz warto przywołać fragment tekstu z rozdziału 17 Exordium Parvum. W tym okresie, to jest już w okresie rządów opata Stefana Hardinga, bracia i opat zabronili, żeby pan miejscowy i inni książęta organizowali zgromadzenia ich dworów w klasztorze, jak to miało miejsce w przeszłości, z okazji uroczystości. Co ciekawe,
Kalixta II w 1119 roku dał początek pierwszemu zakonowi w historii Kościoła. Właśnie ktoś powie, że przecież istnieli już benedyktyni, właśnie, ale zakon, który prawnie zaistniał, pierwszy zakon, który prawnie zaistniał w historii Kościoła z konstytucjami, ze swoim prawem, właśnie w postaci tego tekstu Carta Caritatis, to jest właśnie zakon cystersów. Każda duchowość, żeby przetrwać, potrzebuje instytucji, która będzie pielęgnować dziedzictwo duchowe. Zakon Sito, jako instytucja autonomiczna, stał się miejscem wcielenia nowego charyzmatu, nowej duchowości, a więc nowego doświadczenia pierwszych ojców zakonu, co stało się możliwe dzięki tak jasnemu określeniu nowej fundacji z punktu widzenia prawnego. Mówi się właśnie, że ten dokument, Carta Caritatis, gdzie opisano relacje pomiędzy opactwem matką, opactwem córką, na temat sposobu sprawowania kapituł generalnych, wizytacji klasztorów i tak dalej, to pierwsze konstytucje zakonne w historii Kościoła. Troska o relacje pomiędzy opactwami, oczywiście między wierszami, wyrażała również cechy charakterystyczne duchowości cysterskiej. Więź jedności, przyjaźń pomiędzy członkami zakonu, troska o gorliwość, trzymanie jednakowej obserwacji w klasztorach, miłość braterska, duch przynależności do wielkiej rodziny. To wszystko tworzy również cechy charakterystyczne naszego zakonu. Nasze dokumenty prawne są zatem naszym duchowym dowodem tożsamości. Niezależnie od tego, jak przedstawiało się życie cystersów, duchowość cystersów na przestrzeni wieków, ważne jest, żeby pamiętać, iż siła instytucji tkwi w ideale początkowym, a więc w samych początkach fundacji. Mówiąc dalej o cechach charakterystycznych cystersów, nie można pominąć o sobie świętego Bernarda, jego wielkiego wpływu na kształtowanie się właśnie duchowości cysterskiej, zwłaszcza poprzez nasze pismo. Bernard odgrywa ogromną rolę w duchowości cysterskiej, nie dlatego, że pisał piękną łaciną, pozostawił po sobie wiele pism, ani dlatego, że był wielką osobowością XII-wiecznego świata. Rzadko mówi się natomiast na ten temat, mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, iż spośród największych pisarzy cysterskich tylko Bernard z Clairvaux przeszedł swoją formację w klasztorze w Sito. Tylko on. Wstępując do tak zwanego nowego klasztoru, Bernard poznał osobiście trzeciego opata, fundatora, Stefana Hardinga, który był zresztą jego opatem i który też wysłał go do Clairvaux, aby tam został opatem nowej fundacji. Z pism Bernarda przebija duchowość pierwszych cystersów, idee zawarte w naszych pierwotnych dokumentach, zapisane oczywiście w innych słowach, powiemy w stylu bernardowym. Można by dla przykładu porównać wyżej zacytowany fragment z egzaminu Bawa z odpowiednim cytatem z jednego listu świętego Bernarda do kuzyna Roberta, który przeniósł się z opactwa cysterskiego do opactwa benedyktyńskiego, pisze tak święty Bernard. Czy zbawienie polega bardziej na ubraniu i na obfitości jedzenia, czy raczej na posiłkach stromych i prostych ubraniach? Jeżeli futra subtelne i ciepłe, jeżeli tkaniny delikatne i drogie, jeżeli długie rękawy i duży kaptur, nakrycia masywne i sutra miękkie tworzą świętość, dlaczego zwlekam i nie idę za tobą? Wszystkie te rzeczy jednak są tak naprawdę okładem dla chorych, a nie bronią dla tych, którzy walczą. Cały list pierwszy jest bez wątpienia manifestacją duchowości cysterskiej. Mówiłem powyżej, że w przypadku duchowości cysterskiej możemy mówić o prawdziwej eksplozji duchowości liturgicznej. I rzeczywiście dostrzegamy to nie tylko w pismach świętego Bernarda. Często spotykamy teksty ojców cysterskich to homilie, nierzadko nigdy nie wygłoszone. Jeżeli wygłoszono, to tylko w kapitularzu klasztoru dla mnichów. Dalej komentarze liturgiczne, oficja, hymny, sekwencje, czy na przykład prolog do antyfonarza. Dla przykładu wszystkie pisma Gwery Kazini, jakie przetrwały po dziś dzień, to zbiór 53
na różne święta roku liturgicznego. Mówimy o tak zwanych gatunkach literackich z epoki średniowiecza. Kazania pozostawili po sobie także Izaak z Klasztorustella, Oglariusz z Gociągiem, Amadeusz z Rozanny, Gottfried z Ossery, żeby wspomnieć tylko najbardziej znanych pisarzy XII stulecia. Nie możemy również pominąć matek zakonu cesterskiego, wymieniając na przykład świętą Gertrudę z Helfty, która w swoim dziele Ćwiczenia duchowe cytuje nie tylko teksty biblijne pojawiające się w liturgii, ale także teksty modlitw liturgicznych. Aspekt liturgiczny ma ogromne znaczenie w zrozumieniu duchowości cysterskiej. Cystersi są bowiem uzależnieni od liturgii w swoim tworzeniu. Jeżeli tworzą, to tworzą pod dyktando roku liturgicznego. A to dlatego, że mnisi spotykają się ze Słowem Bożym praktycznie cały dzień w liturgii mszy świętej, w liturgii chórowej, również w czasie modlitwy osobistej, w czasie lekcji divina, nawet w czasie posiłków, w chórze, w refektarzu, w modlitwie osobistej. Biblia jest językiem, a liturgia jest tematem twórczości cysterskiej. Innym aspektem duchowości cysterskiej wcielonej w Pisma Ojców, w pierwszym rzędzie w Pisma Świętego Bernarda, jest rola doświadczenia, eksperiencja oraz rola uczucia, wrażenia, wzruszenia, profilaktyki. Chodzi o wartości wyróżniające duchowość cysterską XII wieku. Pisma cysterskie cechują się językiem uczuciowym, subiektywnym, opartym na własnym doświadczeniu. Przez to są to pisma bardzo ciekawe, namiętne czasami. Na pewno dalekie od pism scholastycznych tego samego XII stulecia. Może kończąc już ten aspekt rozważań, należy podkreślić, że rola świętego Bernarda w ukształtowaniu cech charakterystycznych duchowości cysterskiej dotyczy jego dzieł, jego wpływu, jaki miał opat Sklerwo, na właściwie każdego pisarza i pisarka naszego zakonu po nim. Samo natomiast świadectwo życia opata Sklerwo, opata Bernarda, nie jest manifestacją typowego życia cysterskiego. Święty Bernard był osobą słynną, podróżował nieustannie publiczne wizytacje klasztorów, udział w synodach kościelnych, zaangażowanie w życie polityczne epoki. I warto też pamiętać, że duchowość cysterska nie jest tylko i wyłącznie duchowością świętego Bernarda. Duchowość naszą należy więc pojmować w nurcie duchowości monastycznej. Jest duchowością bardzo tradycyjną, opartą z jednej strony na źródłach życia monastycznego, takich jak Biblia, liturgia, ojcowie Kościoła, a z drugiej strony oczywiście na regułę świętego Benedykta. Jest duchowością opartą na bardzo szerokiej podstawie. Powstała w ostatnich latach XI wieku i w XII wieku, ale sięgającą aż do starożytności. Faktem należy mieć na uwadze, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś chce zestawiać duchowość monastyczną z jakąkolwiek duchowością nowożytną czy współczesną. Powiemy na przykład, że bonifratrzy zajmują się szpitalnictwem, pijarzy zajmują się szkolnictwem, a czym zajmują się cystersi? Właśnie w zależności od potrzeb kultury kraju, w którym są obecni, cystersi podejmują się wszelkiego rodzaju zadań w kościele, takich jak już pasterstwo, szkolnictwo, praca naukowa, praca fizyczna, prowadzenie domów gościnnych. Sama praca w zakonie monastycznym, jaką się podejmują cystersi, nie wyraża duchowości cysterskiej. Ta duchowość, idea objawia się u samych początków, przy fundacji Sitow, w charyzmacie założycieli, w dokumentach Exordium Panum, Carta Caritatis, lista opata Stefana Hardinga, następnie w pismach ojców cysterskich, innych autorów cysterskich. Duchowość ta jest próbą integracji, próbą odnowy życia monastycznego, jest powrotem do
karty miłości, czyli z karta Caritatis wypływa wielkie starania cystersów o utrzymanie istotnej obserwacji reguły benedyktyńskiej, utrzymanie relacji jedności, przyjaźni, miłości braterskiej, nie tylko na poziomie jednego klasztora, ale pomiędzy wszystkimi opactwami, licznymi już wtedy opactwa oraz poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny monastycznej. Cechy charakterystyczne naszej duchowości można aplikować do innych środowisk życia religijnych, szczególnie zaś do architektury, do sztuki, do liturgii. Architektura na przykład klasztorów cysterskich bardzo dobitnie wyraża, manifestuje wręcz pryncypia naszej duchowości, naszej teologii. Dzisiaj to jest po Soborze Watykańskim II. Zakon pozostaje jedynym zakonem z rodziny benedyktyńskiej, oprócz cysterców ścisłej obserwacji, czyli tzw. tradystów, który nie przystąpił do Konfederacji Benedyktynów, zachowując w ten sposób oddzielną autonomię, istniejąc jako oddzielny mordo, oddzielny zakon. Dekret Soboru Watykańskiego II o przystosowanym odnowie życia zakonnego, Patriarchy Caritatis, ruch biblijny, ruch liturgiczny, ruch patrystyczny, pobudzają, motywują do odnowienia własnej duchowości, zachęcają do ponownego odkrywania źródeł własnego dziedzictwa. Pod tym kątem w XX wieku dokonano gigantycznych postępów. Ojciec na przykład Chryzogonów Wago, trapista z opactwa Getsemani, przygotował wydanie krytyczne wszystkich dokumentów pierwotnego Sito. Ojciec Jean-Marie Canivet opublikował wszystkie statuty kapituł generalnych aż do rewolucji francuskiej. Ojciec Benedyktyn Jean-Leclerc opracował wydanie krytyczne wszystkich dzieł świętego Bernarda. Istnieje wiele serii wydawniczych, jak na przykład Sur Scriptum, Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, czy w Polsce seria źródła monastyczne wydawana w władztwie tymieckim, gdzie tłumaczy się